Na SOR trafia 60-letni Antoni Graczyk, który zasłabł i o mało nie spadł ze schodów. Do szpitala przywiózł go 21-letni sąsiad, Kamil Sokulski. Gdybyś tak nie hałasował, żył, pracował jak porządni ludzie. No ja już nie mogę tego słuchać. Mężczyźni mieszkają na jednym piętrze i bez przerwy się kłócą. 60-latek regularnie wzywa policję, gdy student, muzyk rockowy, urządza w mieszkaniu próby zespołu. 21-latek złości się, że sąsiad nie pozwala mu ćwiczyć i w odwecie wyrządza mu drobne przykrości. Świetnie, nie dość, że się na co dzień użeram z tym dziadkiem, to jeszcze teraz utknąłem z nim tutaj w szpitalu. Chciałem już mu odpuścić, bo nie powiem, też nie jestem bez winy, ale po tym, co on tutaj odwala, dam mu nauczkę. Dobrze się składa, że ta jego wnuczka tutaj jedzie. Poderwę ją, żeby zrobić mu na złość. Zresztą jest całkiem ładna, widziałem ją kilka razy pod blokiem. Nieźle się dziadek wkurzy. Na SOR przyjeżdża wnuczka 60-letniego pacjenta, Dagmara Graczyk, która bardzo martwi się o dziadka. Student realizuje swój plan poderwania dziewczyny. Taka piękna dziewczyna robi w takim miejscu. To niby do mnie? No tak, od razu cię zauważyłem, jak weszłaś. Dobrze, że nie jestem tutaj na serce, bo chyba by mi eksplodowało. A jak twój dziadek? A dobrze, wiesz, to bardzo kochany człowiek, ale niestety choleryk. A ten sąsiad, o którym ci wcześniej mówiłam, muzyk, to działa na niego po prostu jak płachta na byka. No, muzyk, widzisz. Słuchaj, bo czekaj, pomogę ci. Tak, ja też jestem muzykiem tak swoją drogą. Naprawdę? No, gramy rocka. Naprawdę, ja uwielbiam rocka. Tak? O, to super. Ej, słuchaj, to może ja bym zaprosił cię na koncert kiedyś. Nie wiem, przyszłabyś z koleżanką, czy z, no, chłopaka chyba nie masz. Szybki jesteś. Dopiero co się poznaliśmy. No, ale nie mam. Ale się porobiło. Miałem poderwać Dagmarę, żeby zrobić na złość jej dziadkowi, a teraz chcę ją poderwać, bo to najfajniejsza dziewczyna, jaką poznałem w życiu. Muszę z nią szczerze porozmawiać i powiedzieć jej, że to ja jestem tym studentem, który kłóci się z jej dziadkiem. Mam nadzieję, że wybaczy mi tą małą ściemę. Gdzie twój dziadek? Jest na sali, wysłał mnie po wodę. Chodź, to go poznasz. Naprawdę wspaniały człowiek, na pewno cię polubi. Wiem, musimy o tym pogadać, dziadku. Słuchaj. Dagmarka, przecież to jest właśnie ten gałgan, ten sąsiad. Jak to wy się znacie? Nie, znaczy... Kamil. Czekaj, ja ci to wytłumaczę ci wszystko. Niczego nie będziesz tłumaczył, wystarczy, że mi życie uprzykrzali. Proszę pana, proszę, wracamy na salę. Pan też wraca panu do łóżka. Życia. Dagmara, czekaj, no pogadajmy. Wiesz co, a z tobą? To ja nie chcę już mieć nic wspólnego. No i mam za swoje. Gdyby nie ten głupi pomysł z podrywem, umawiał mi się teraz super dziewczyną. Ale tak łatwo się nie poddam. Dagmara jest fantastyczna i muszę o nią zawalczyć. Znajdę sposób, żeby dała mi drugą szansę. Ja wiem, że to był błąd i wiem, że źle postąpiłem. Dagmara jest świetną dziewczyną. Chciałem jej powiedzieć całą prawdę, kiedy pan wszedł. I co myślisz, żeby na te gładkie słówka złapiesz? Nie, no proszę, naprawdę mi uwierz. Zależy mi tylko i wyłącznie na tym, żeby Dagmara dała mi jeszcze jedną szansę. Po moim trupie! Dagmarkę może byś i ułożył, ale ze mną ci się to nie proszę uda. Proszę pana, ja prosiłam, żeby pan się nie denerwował. Z daleka, słyszysz? Proszę, ze mną na... Słuchaj, słyszałem, co mówiłaś dziadkowi. To prawda? To, że jesteś super dziewczyną i że żałuję, tak, to prawda. Dagmara, ja ci naprawdę przepraszam. Na początku chciałem cię wykorzystać, ale później zrozumiałem, że jesteś super. Potrzebowałem tylko chwili, żeby to zrozumieć. No musisz się pogodzić z dziadkiem. Te kłótnie, to musi się skończyć. Ojoj, no wiesz, a to będzie ciężkie. Przecież znasz go, on nie odpuści tak łatwo. Ale to zostaw mi. To co, wchodzisz w to, czy tchórzysz? No byłbym idiotą, gdybym nie skorzystał z takiej szansy. No to chodźmy do niego. Dobra. Ja... Wiem, że nie byłem najcudowniejszym sąsiadem, ale proszę mnie zrozumieć, muzyka to moja pasja i praca. No, nikt się nigdy nie skarżył, więc nie wiedziałem, że aż tak panu to przeszkadza, no ale w sumie żyjemy ściana w ścianę, więc rozumiem, że mogło to pana denerwować. Może dojdziemy do jakiegoś kompromisu, ustalimy harmonogram pani prób, czy co? Pani mi się śni, a poza tym i tak nie wierzę, że dotrzymasz tych naszych ustaleń. Dziadku, wiesz, że cię kocham, bo jesteś super człowiekiem, ale czasami jesteś nie do zniesienia. Ale... Czekaj, jeszcze nie skończyłam, daj mi powiedzieć. Chcę się umówić z Kamilem i nie powstrzymasz mnie. On obiecał mi, że nie będzie się z tobą kłócić i tego samego oczekuję od ciebie. Albo przestanę do ciebie przychodzić. Ale po 20, a nie walnięcia w bębny. No, po 21 i proszę tylko obiecać, że nie będzie pan dzwonił na policję, kiedy będą do mnie przychodzić koledzy, będziemy słuchać muzyki. W porządku. No i co? Jakoś obaj przeżyliście. No cóż mogłem zrobić? Ale niech sobie nie myśli. Będę go miał na oku i niech tylko zrobi coś poza naszymi ustaleniami, to już ja mu pokażę. Dwa tygodnie później 60-letni Antoni Graczyk zgłosił się na wizytę w poradni kardiologicznej. Do szpitala przywieźli go wnuczka i sąsiad, który od niedawna spotyka się z dziewczyną. Chociaż mężczyznom nie jest łatwo, starają się przestrzegać ustalonych przez 20-latkę zasad rozejmu. Ty mi coś obiecywałeś. Wiem, wiem, mam naciśnienie, ale nie sklerozę. A dobrze ci z nim chociaż. To najfajniejszy chłopak, z jakim się spotykałam. Cóż poradzić? Polubić go, on też się stara.
No, udało mu się zaparkować, hej. Na twoje nieszczęście, to ja jeszcze trochę pożyję. No, co poradzę. Hej, obiecywaliście mi coś, halo? Nie, no przecież my się tylko zgrywamy dla sportu. Chodź do domu. Idziemy do domu? Nie powiem, trochę postawiłam dziadka i Kamila pod ścianą, no ale proszę, udało się. Nie łudzę się, że się zaprzyjaźnią, ale przynajmniej zeszli z wojennej ścieżki. Dziadka bardzo kocham i nie chcę, żeby się denerwował, a na Kamilu coraz bardziej mi zależy. Tak w ogóle, to oni są bardzo podobni.